dźwięk zrodził słowo. Ono zaś zrodziło nutę. Uporządkowane nuty utworzyły muzykę. W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu muzyka składa się z rytmu, harmonii oraz melodii. Chopin will be was a genius for melody. Chopin był geniuszem melodii. Muzykom jazzowym właściwe jest improwizowanie wokół melodii i granie melodii. Dlatego też wydaje mi się, że nie ma tak wielkiej różnicy pomiędzy muzykami klasycznymi a jazzowymi. Tegoroczna Chopiniana otwierał projekt jazzowy. Warszawscy jazzmeni spróbowali przetransponować Chopina na kwartet jazzowy, wokalistę i orkiestrę symfoniczną. Polska scena jazzowa ma bogatą tradycję interpretacji utworów Chopina. W latach 70. Nowi Singers nagrali świetną płytę z muzyką Chopina. Mieczysław Kosz, nieżyjący już pianista, też grał małe formy Chopina. Później wielu innych, ale przede wszystkim Andrzej Jagodziński, który od początku lat 90. eksploruje, że tak powiem, ten teren i słynie z tego i na polskim rynku, i na świecie. Chopiniana to festiwal wielu sztuk. Klasyczne wykonania przeplatały się z interpretacjami jazzowymi, a formy teatralne z tańcem nowoczesnym. Podczas uprzednich edycji festiwalu widzowie mogli uczestniczyć w wieczorze filmowym i od couture. Są dla wszystkich, dla mieszkańców stolicy i licznie przebywających w tym czasie w Warszawie turystów, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla całych rodzin, dla tych, którzy interesują się muzyką, dla melomanów i miłośników innych dziedzin sztuki, a także dla amatorów, którzy poznają dopiero twórczość naszego kompozytora. Fryderyk Chopin był nie tylko wybitnym pianistą i kompozytorem. Miał również zainteresowania literackie i ogromne poczucie humoru. Jego życie i pełne emocji dzieła nieustannie inspirują artystów różnych dziedzin sztuki. To jest tylko dobrze, to znaczy, że był dość wielki, żeby wycisnąć swoje piętno nie tylko na tych, którzy tą tradycję ukochali i ją kontynuują, ale także dla innych muzyków, którzy się, i nie tylko muzyków zresztą, którzy się tym posiłkują. To znaczy, że jego geniusz był na tyle wielki, że zdołał się wybić jeszcze poza nasz krąg. Chopin wykreował w sposób najbardziej uderzający nową formę, różną od klasycznej. Przebieg utworu wraz z przeobrażeniami tematów tworzy pewną uczuciową fabułę, jak w dramacie czy poemacie. Ale bez pomocy słów i pojęć. Dla mnie muzyka Chopina jest bardzo skomplikowanym złożeniem tego wszystkiego, co twórcy przed nim pisali,
Do tego Chopin dołożył zjawisko, które my nazywamy rubatem. Mylnie często rozumianym jako bałagan w muzyce, jako nadmiar dowolności. Mnie fascynuje właśnie to złożenie dwóch światów, dyscypliny, która obecna była w klasyce, i tej romantyki, która jednak ten szkielet rytmu, pulsu powinna posiadać. Niezwykła różnorodność uczuć i nastrojów oraz ich przemiany w dziele to jeszcze jedna wielka wartość muzyki Chopina. To cecha wyróżniająca ją na tle znanych nam stylów muzycznych. Można powiedzieć, że muzyka Chopina ma wiele do powiedzenia. Chopin przez dźwięki swoich utworów chciał coś powiedzieć. I myślę, że ta idea tego festiwalu, ona pomaga też w odbiorze dla przeciętnego słuchacza, niekoniecznie wyedukowanego, zrozumieć pewne treści, głębokie treści muzyki Chopina. Dźwięki tworzące muzykę niosą w sobie emocje, przekazują stany świadomości i ducha. Te wrażenia są wspólne dla wszystkich ludzi. Wrażliwość, namiętność i pasja dały początek muzyce tworzonej przez geniusza. Muzyce człowieka. Chopina żal by mi opuszczać, i chciałbym się z nim rozstać, bo ja go jako artystę nad wszystkich zawsze przenosiłem i przenoszę, ale jako człowieka kocham i nie cierpię. Chciałbym go co dzień widzieć i być 100 mil od niego.